Znaczy praktycznie przed każdym meczem mamy teraz nóż na gardle, bo potraciliśmy tyle punktów od początku rundy, że nie możemy więcej ich tracić. No teraz jest ten bezpośredni mecz. Niby łatwo odrobić te punkty, tak, bo bezpośrednio, ale z najtrudniejszym rywalem. No będzie to ciężkie, ale jedziemy tam po 3 punkty, żeby tą stratę odrobić. Znaczy na pewno się różni, bo Wisła jest, tak powiedziałeś, dużo mocniejszym zespołem, aczkolwiek te mecze, które rozgrywaliśmy 15 lat temu, też były całe na wysokim poziomie, bo Wisła zawsze się liczyła w Polsce, tak? Miała dobry zespół i to były fajne mecze, które padało dużo bramek i zacięte, także jedyne co się różni, Wisła jest mocniejszym zespołem na pewno, a no i co roku jakby faworytem ligi, tak? Bo najczęściej wygrywa tego mistrza Polski. Myślę, że lepiej się gra taki mecz, gdzie jest większa oglądalność, gdzie jest lepsza atmosfera dla każdego piłkarza, aniżeli jak jest mecz ze słabszym zespołem, gdzie nie ma ludzi, nie ma tego smaczku przedmeczowego. Także myślę, że po to się gra w piłkę, żeby w takich meczach występować. Znaczy myślę, że ułatwienie nie będzie, bo Wisła grała i wcześniej u siebie, i teraz w Sosnowcu też dobrze. Czuje się jak u siebie w domu, tak? Będzie praktycznie cały stadion ich kibiców. Także myślę, ułatwienia nie będzie, aczkolwiek no, dla piłkarza na pewno było lepiej grać na typowo piłkarskim stadionie, jakim jest Wisły Kraków, aniżeli na Zagłębie Sosnowiec, który bardziej jest taki dożynkowy. Znaczy przede wszystkim no, rozpędzamy się, gramy u siebie. Ostatnie dwa mecze były u siebie, wygraliśmy. No, zobaczymy, teraz jest jakby taki sprawdzian, znowu ten mecz na wyjeździe. Na wyjazdach nam nie do końca idzie, aczkolwiek druga strona medalu jest taka, że z tymi lepszymi zespołami gramy lepiej. Miejmy nadzieję, że ta druga strona medalu będzie tą właściwą i wygramy na Wiśle. Myślę, że to i to, no bo indywidualnie nic się nie da zrobić. Tylko jako kolektyw w piłce możemy coś osiągnąć i jeżeli drużyna gra dobrze, to i indywidualnie każdy zawodnik się wyróżnia i to było widać po mojej formie. Miałem więcej sytuacji, a i koledzy też lepiej zagrali